Ponad 250 dzieci z gminnych szkół podstawowych bierze udział w półkolonii zorganizowanej w polkowickiej jedynce. Są to aktywności sportowe, aktywności plastyczne, aktywności kulinarne. Dzieci w ofercie mają wycieczki, wyjścia do kręgielni, wyjścia na basen. Mają również szereg zajęć sportowych u nas na szkolnym placu zabaw i boisku szkolnym. Ja myślę, że każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie. Wyżywienie jest to śniadanie plus obiad dwudaniowy. Za posiłki rodzice dokonywali wpłaty w kwocie 12 zł za jeden dzień. Półkolonia rozpoczęła się 1 lipca. Jakie są pierwsze wrażenia uczestników? Mi się bardzo podoba. Te zajęcia są znakomicie fajne. W sali najczęściej lepimy razem z koleżankami z plasteliny. Następnie wkłada się je do pieca i one tak fajnie zastygają. I mamy figurki oraz breloczki. Chodzimy na salę zabaw, gdzie się super świetnie bawimy. Jutro idziemy na kręgle, a dzisiaj mieliśmy warsztaty tkackie, na których robiliśmy dywaniki. Najbardziej podobają się zajęcia tkania, bo są tam bardzo fajne rzeczy i robiliśmy takie małe dywaniki. Nudy nie ma. W tym momencie tkam zakładkę do książki. Są 4 turnusy, każdy z nich kończy podsumowaniem. Rozstrzygnięciem konkursów, które były organizowane w ciągu całego tygodnia, rozdaniem nagród, no i taką wspólną zabawą, wspólną integracyjną zabawą na zakończenie każdego turnusu. Półkolonia w jedynce zakończy się 26 lipca.